Dzień dobry moi drodzy, kolejne nagranie i dzisiaj tematyka Worona, nadal oczywiście. Przejdziemy do sterowania. Przy mnie już jest wyświetlacz, który ściągnąłem. Jest to WaveShare, 5-calowy wyświetlacz dotykowy z wejściem HDMI. I dobrze, tutaj mamy wyświetlacz, mam też jeszcze coś, co będzie nam potrzebne do tego wyświetlacza, ponieważ tym wyświetlaczem będziemy sterować za pomocą Raspberry Pi. Ja tutaj sobie tylko to porozłączam, pozwólcie sekundę. Dobra, zbliżenie na stół, co tam, mnie się już naglądaliście i opowiadam wam co i jak. Wyświetlacz wygląda następująco. Z tyłu wejście Full HDMI. Mamy tutaj co jeszcze? Zasilanie. I włącznik, wyłącznik podświetlenia LCD. I slot, który idealnie pasuje do maliny. I jest to tak zrobione, że kiedy się tutaj te gniazda połączy, nie w ten sposób, z drugiej strony, to oba te HDMI się licują i wtedy możemy spiąć to takim, widzicie, 180 łącznikiem HDMI. Malina, którą tutaj zastosuję, póki co jest to trójka w wersji, czekajcie, żebym nie pomylił, 3 model B+, czyli 1 giga RAM-u, Wi-Fi i tak dalej, tak dalej. Wszystko o malinie to może jeszcze w innym filmie. Bo tutaj mam jeszcze coś zupełnie nowego, malinę 4. Więc spróbuję też na tym to odpalić. Zobaczymy jak to będzie działało. Na razie jest zrobione na trójce. I tutaj już mam to wszystko pokonfigurowane, więc spinamy sobie to razem. Spinamy porty HDMI. Podpinamy zasilanie, ale zanim zasilanie, podepnę sobie jeszcze tak. Mam tutaj do maliny podpiętą myszkę i podepniemy sobie klawiaturę, czyli również na USB. HDMI, sorry, po USB. I teraz możemy podpiąć zasilanie. Z zasilaniem w malinach pamiętajcie, że tutaj potrzebne są dobre zasilacze, nie jakieś badziewy. I zaraz zobaczycie co i jak. System startuje. Tutaj ja już mam wszystko poinstalowane. Ach, ostrość, dalej. Ok. Kamera zgubiła na chwilę ostrość, ale już jest, widzę, wszystko w porządku. Czyli mamy postawiony system całkowicie. Widzicie, ekran jest dotykowy, możemy tutaj robić przeróżne rzeczy. Oczywiście terminal, czy strony www. No, dalej. Wszystko śmiga. I teraz tak, kamera z powrotem na mnie, ponieważ aby dojść do tego momentu, który jest teraz, jest potrzeba kilka kroków. Trzeba wykonać kilka kroków, które są dość ważne. Na stronie producenta, czyli WaveShare, jest dokładny taki manual, jakie kroki trzeba wykonać, ponieważ po zainstalowaniu gołego systemu, również linki wam podam w opisie, trzeba poinformować system, jaki w ogóle wyświetlacz tutaj jest. I te komendy trzeba normalnie wpisać ręcznie na kartę pamięci w plikach konfiguracyjnych systemu. Odpalamy to wszystko jeszcze raz.
i powinno działać. Również tutaj Wi-Fi, jeśli korzystacie z sieci Wi-Fi, również trzeba wpisać ręcznie, ale to jakby są podstawy samego systemu dla Raspberry Pi. I kiedy mamy to już zrobione, to możemy przejść dalej. Dogrywamy na przykład aplikację do kalibracji tego monitora, jeśli byłyby jakieś problemy z dotykiem. Tutaj jest dosłownie minimalne przedstawienie, ale również sobie to skonfiguruję dodatkowo. Również później możemy zainstalować Octoprint, który będzie sterował naszą drukarką i skoro jest to wyświetlacz dotykowy, to również nakładkę czy plugin do Octoprinta Touch UI. Co teraz może zrobimy? Czyli możemy w takim razie do niego wbijać po SSH i odpalić tutaj serwer Octoprint. Aplikacja PuTTY i wchodzimy po SSH, łączymy się poprzez terminal do naszego Raspberry. Podajemy login, password. O, no widzicie, zapomniałem hasło do siebie. Jestem już wbity na Malinę. Możemy sobie tutaj zobaczyć, co mamy w tym katalogu. I teraz tak naprawdę Octoprint jest już tutaj zainstalowany, więc możemy odpalić serwer Octoprint. Ja na razie zrobię to ręcznie. Oczywiście później będzie odpalone jakby autostart, że będzie się to działo oczywiście automatycznie po uruchomieniu samego Raspberry Pi. Chwila, moment i serwer powinien ruszyć. I teraz fajnie też widać to, zobaczcie, przy wejściu w mój komputer, kiedy spojrzymy na sieć, również zobaczcie, jest tutaj już usługa, czy no, urządzenie Octoprint jest odpalone. Podaje nam oczywiście, jest na jakim IP chodzi. Czyli wchodzimy na port, gdzie Octoprint jest uruchomiony. No i proszę bardzo, tak oto wygląda nasze centrum sterowania. I teraz jeszcze tylko jedną rzecz Wam pokażę. Tutaj wchodzimy, Plugin Manager i stąd Get More i szukamy Touch. Aha, no bo już mam go zainstalowanego, sorry. Ja już tutaj ten Touch UI mam zainstalowany. Jest on również skonfigurowany, więc możemy w takim razie działać zarówno tutaj poprzez stronę www z dowolnego komputera w sieci, ale również na samym tym wyświetlaczu, co zaraz Wam pokażę. I tutaj również już doinstalowałem do Octoprinta obsługę kamery. W tym momencie kamera nie jest podłączona na USB, więc to nie działa. I teraz zobaczcie, jak to działa również tutaj na tym wyświetlaczu. Kiedy sobie wejdę w przeglądarkę, klawiaturę już podłączam. Może podłączę jeszcze kamerę. To będziecie widzieć jeszcze, jak to działa również z kamerą. Dobra. I mamy normalną przeglądarkę standardową. I na IP, na localhoście jest już, widzicie tutaj nakładka, ta Touch AI UI włączona. I teraz kiedy wcisnę F11, mam wyświetlanie pełnoekranowe. Proszę bardzo, tak wygląda pierwsze menu. Tutaj mamy kolejne. Oczywiście nic nie ma, bo nie jest to jeszcze podłączone do drukarki. Sterowanie, zdjęcia, kamera jeszcze nie jest uruchomiona. Tutaj mamy komendy.
opcję do timelapsów. I jeszcze oczywiście pełno opcji dodatkowych. To samo, co było tam w tej konfiguracji pełnej. No i teraz w takim razie jeszcze dodajmy sobie kamerę. I żeby odpalić kamerę, ja na razie też to zrobię ręcznie, bo większość rzeczy mam już tutaj zrobione, ale nie wszystkie. Wejdziemy sobie do opcji streamowania. Tak. I jeszcze chwila. Tak, i teraz spróbujemy odpalić kamerę. Zobaczcie, że w tym momencie kamera nie jest jeszcze aktywna, nie jest włączona. I kiedy odpalimy tą komendę, diody na kamerze się zapaliły. I w tym momencie zobaczmy, 640x480 jest ustawiona konfiguracja i powinno działać, tak? Powinno, czyli uwaga, tada, działa. I jak widzicie, całkiem szybko, nie? Będzie widać ruchy. Uwaga, może tak. Albo tak, na dół. Więc naprawdę to fajnie działa. I jak Wam się to podoba? Oczywiście w tym momencie mamy to wszystko podłączone w jedną całość. Te wszystkie urządzenia po USB. Czekajcie, trochę tu się ogarnę, bo już nie ma miejsca. Jest to wszystko podłączone. A jeszcze zobaczmy teraz tutaj. Może... O, jest, tak. Czyli w tym momencie na wyświetlaczu jest również kamera, czyli widzicie przez stronę www od Octoprinta widzicie zawartość obrazu z kamery tutaj podpięte do Raspberry. Dobrze. I teraz do tego wszystkiego będą podpięte dwie płyty SKR 1.3. Link również w opisie macie. Tradycyjnie czytajcie opisy filmów. Czyli tu mamy tą płytkę. Będą potrzebne dwie, ponieważ tutaj mamy aż 7 silników krokowych. Więc przez dwa porty USB będzie to spięte, czyli po dwóch kablach dwa porty USB wykorzystamy z Raspberry. Podepniemy sobie te płyty i będziemy nimi sterować. Tyle na dzisiaj. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, problemy, śmiało piszcie, ja to przechodziłem dosłownie kilka dni temu, więc jeszcze mam to w głowie. Będę mógł Wam coś podpowiedzieć. A ja za chwilę pewnie spróbuję dokładnie to samo jeszcze zrobić właśnie na Malinie najnowszej w wersji 4. Jestem ciekaw, jak to będzie śmigało. Bo no, myślę, że będzie jakaś różnica, nie? W prędkości. Tutaj zresztą jest 2 giga RAM-u, tam jest jeszcze jeden. Też będzie różnica. Tyle na dzisiaj w takim razie. Ciekawa rzecz, nie? Postawiony komputer, który będzie podłączony i będzie obsługiwał, sterował drukarki. Dobra, tyle. Do zobaczenia już wkrótce. Na razie.